Awaria, Czajki. Przedstawiono nowy plan. Szczegóły awaria, Czajki. Ratusz przedstawił plan naprawy. Najpierw powstanie most pontonowy z rurociągiem, dzięki czemu nieczystości nie będą już wpadać do Wisły. Równolegle zostaną wykonane przewierty pod rzeką i zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Później będzie naprawiany kolektor, który uległ awarii. Zakłada plan naprawy po awarii i przesyłu ścieków do oczyszczalni, Czajka, przedstawiony w środę 2 września, przez wiceprezydenta Warszawy Roberta Soczyńskiego. Jak poinformował na konferencji prasowej Soszyński, najpierw powstanie most pontonowy z rurociągiem, którym nieczystości będą płynęły z lewej strony Wisły do oczyszczalni, Czajka. Jego budowa ma zająć ok. 4-5 tygodni. Jak zaznaczył, w ciągu kilku miesięcy wykonane zostaną przewierty pod rzeką i zamontowane będą w nich stalowe rury, które przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. W ostatnim etapie eksperci sprawdzą, jak wykorzystać obecnie istniejący tunel, w którym doszło do awarii rurociągu. Wiceprezydent zaznaczył, że prawdopodobnie trzeba będzie przeprojektować i wymienić dużą część, a nawet cały układ ułożony w tym tunelu. To może potrwać kilkanaście miesięcy. Koszty naprawy. Podczas środowej konferencji prasowej Robert Soszyński był pytany przez dziennikarzy o koszty naprawy po sobotniej awarii i systemu przesyłu ścieków do oczyszczalni, Czajka, zarówno, jeśli chodzi o koszty tymczasowego rozwiązania przy użyciu mostu pontonowego, jak i głównej naprawy systemu. Szacujemy i jesteśmy świadomi tych kosztów. Ale, proszę zrozumieć, jesteśmy godzinę przed negocjacjami z firmami, więc jakbym publicznie powiedział, ile pieniędzy chcemy na to przeznaczyć, to byłoby to wysoce niestosowne, zaznaczył Soszyński. Jak jednak dodał, może powiedzieć, że to są koszty, które można określić jako dziesiątki milionów złotych, nie setki.